Za nami święta wielkanocne, a w lany poniedziałek rozegrano 35. kolejkę Serie B. W tych rozgrywkach mamy 10 Polaków, a w tym programie bacznie śledzimy ich losy. No to zobaczmy, jakie wyzwania przyniosła naszym 35. kolejka. Regina z Ciąkiem i Kupiszem w pierwszym składzie podejmuje lidera Lecce Marcina Listkowskiego. 8 goli w szalonym meczu Frosinone Przemysława Szymińskiego, które udało się na wyjazdowe spotkanie z Ternaną. Walcząca o byt w lidze Vicenza Łukasza Teodorczyka w meczu o życie podejmowała Perugię, a Filip Jagiełło pojawił się na boisku i zrobił różnicę w hicie kolejki, a więc spotkaniu Brescia Monza. Choć to Serie B, to my zaczynamy z wysokiego C. Mecz Frosinone Przemysława Szymińskiego to był prawdziwy roller coaster. Jak często zdarza się remis 4-4? To było jedno z najbardziej zaciętych spotkań w tym sezonie, nie tylko w Serie B, ale chyba w całej piłkarskiej Europie. Zobaczmy, co tam się działo. Przemysław Szymiński, oczywiście w pierwszym składzie, zapraszam na skrót. Od pierwszych minut widać było, że będzie się działo w tym spotkaniu. Sporo szczęścia przy tym strzale Defendiego mieli goście. Potem gospodarzy uratował Diakite. Wreszcie 10. minuta meczu, dośrodkowanie z rzutu rożnego i Markus Roden daje prowadzenie Frosinone. Ternana wyrównuje również po rzucie rożnym. Tutaj ewidentny błąd w ustawieniu. Szymiński, moim zdaniem bez winy, robił swoje na 11. metrze. Nieco gorzej Polak wypada przy bramce na 2-1. Przegrana główka z Donnarumą, po której piłka trafia w poprzeczkę, a następnie w plecy bramkarza Frosinone. Ale Ternana też popełnia błędy w tym spotkaniu. Po tym rzucie rożnym z 37. minuty piłkę do własnej bramki pakuje Bogdan. Tutaj warto zauważyć udział Przemka Szymińskiego. Polak nie dotknął w tej sytuacji piłki, ale do spółki z Brinettim mocno absorbowali tutaj defensywę rywala i w ferworze walki piłka odbija się od pleców Bogdana, myląc kompletnie bramkarza. A jeszcze przed przerwą bramkarskie szczęście uratowało Minelliego od zostania wiralem w nadchodzącym tygodniu. Swoją drogą Szymiński tutaj nieco spóźniony z powrotem za Partipillo. Być może po prostu uznał, że Minelli spokojnie to złapie, widząc wychodzącego z bramki golkipera. Tuż po przerwie gospodarze znów prowadzą po golu Palumbo. No i po raz kolejny Minelli w bramce się nie popisał. A Szymiński starał się tutaj asekurować. Trudno przypisać Polakowi bezpośrednią winę za utratę tego gola, a ta kamera zza bramki pokazuje, że był zbyt daleko od Palumbo, by spróbować go zaatakować. 64. minuta meczu. Szymiński przed polem karnym próbuje przerzucić, ale nie udaje mu się ta sztuka. Mimo to utrzymuje się przy piłce i odgrywa do Zerbina. Ten w pole karne. No i mamy 3-3 po golu Gattiego. Federico Gatti to środkowy obrońca. Trzeba przyznać, że tutaj zachował się jak typowy lis pola karnego. Wreszcie sytuacja z 77. minuty i gol na 4-3 dla Ternany. No i tutaj niestety trudno będzie wybronić Przemysława Szymińskiego. Polak, choć w pojedynku biegowym ma przewagę, ostatecznie daje się przepchnąć, traci równowagę. No i w efekcie Pettinari wychodzi sam na sam i przerzuca piłkę nad bramkarzem. Jedyne pytanie, jakie się rodzi, czy przypadkiem nie było tutaj faulu na polskim obrońcy. Chodzi mi o to szarpnięcie ręką. Dajcie znać, jak oceniacie tę sytuację w komentarzach. Ostatni akt tego spektaklu to rzut rożny, po którym w polu karnym pada Tribuzzi i sędzia przyznaje Frosinone karnego. Wojnę nerwów wygrywa Nowakowicz i goście ratują remis tuż przed ostatnim gwizdkiem. 4-4 w szalonym meczu. Przemek Szymiński za to spotkanie nie został zbyt wysoko oceniony, choć jeśli wierzyć statystykom, to miał 7 przechwytów, 4 odbiory i wygrał 4 z 6 pojedynków powietrznych w tym spotkaniu. Jak ty oceniasz jego występ? Moim zdaniem całkiem nieźle, chociaż jak dokładnie przeanalizujemy te bramki, no to jednak mimo wszystko błędy się zdarzały. My tymczasem lecimy dalej. Lider tabeli Lecce pojechał do Reginy, gdzie w pierwszym składzie wystąpiło w tej kolejce 2 polskich zawodników. Tomasz Kupisz i Thiago Cionek. Na ławce rezerwowych Lecce Marcin Listkowski. Było ciekawie. Na 32 mecze w historii z Lecce Regina wygrała tylko 5. Ostatni raz w 2015 roku. Dodatkowo Lecce jest niepokonane od 9 kolejek, a Regina ostatnio przegrała 2 spotkania z rzędu. Tomasz Kupisz i Thiago Cionek w pierwszym składzie, co ogromnie nas cieszy. No do pełni szczęścia brakuje jeszcze Marcina Listkowskiego w barwach Lecce, ale on zaczyna na ławce. Wynik mógł efektownie otworzyć lider klasyfikacji strzelców Koda, ale uderzył niedokładnie. Później ten sam zawodnik w roli obrońcy nieomal pokonał własnego bramkarza, a Regina dawała z minuty na minutę coraz bardziej widoczne sygnały, że tanio skóry nie sprzeda. W doliczonym do pierwszej połowy czasie gry dwójkowa akcja Tomka Kupisza z Chrisettigiem i Polak wychodzi na bardzo dobrą pozycję. Jego sprytny strzał broni znakomicie Gabriel, ale z najbliższej odległości dobija Falo Runszo i gospodarze prowadzą.
Gdyby nie Tomasz Kupisz, tego gola by nie było. Jego praca jest tutaj nieoceniona, ale czy możemy to zaliczyć jako asystę? Znowu macie szansę wykazać się w komentarzach, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. W drugiej połowie bliski szczęścia jest Strefezza, ale poprzeczka ratuje Turatiego, a Cionek wybija za linię końcową. Potem próbują Bjorkengren i Koda, ale oba strzały niecelne. Po tym wybiciu Tiago Cionka z daleka próbuje jeszcze uderzyć Calabresi, ale jemu się nie udaje. Trzeba zaznaczyć, że to był bardzo dobry mecz polskiego obrońcy. Z przodu również solidnie wyglądał Tomasz Kupisz, jednak w 69 minucie został zmieniony przez Adjaponga. Regina wygrała sensacyjnie 1-0 z liderem i bardzo mocno namieszała w czołówce tabeli. To kolejny bardzo dobry występ Tiago Cionka w tym sezonie. Polak z drugą najwyższą notą w swoim zespole. W dodatku nie przeciwko byle komu, bo w ataku Lecce gra dwójka najskuteczniejszych napastników w tym sezonie. Koda ma 20 goli na koncie, a Strefezza 13. I to ich udało się powstrzymać, grając na zero z tyłu. No i Tomasz Kupisz. Dla mnie to była asysta, chociaż nie wiem, czy zostanie mu ona zapisana. A przez to, że Lecce przegrało, otworzyła się szansa dla Cremonese, żeby powrócić na fotel lidera. Czy to się udało? Zobaczmy skróty tych spotkań, w których nie oglądaliśmy polskich zawodników. Benevento Kamila Glika w czwartek grało zaległy mecz z Cosenzą. Gdyby wygrało, wskoczyłoby na drugie miejsce w tabeli. Niestety przegrali z 17 w tabeli drużyną 1-0, co mocno popsuło humory przed meczem z ostatnim w tabeli Pordenone. Jeśli chodzi o Pordenone, jeśli przegra ten mecz, to na 3 kolejki przed końcem będzie już pewne spadku z ligi. Kamil Glik oczywiście nadal leczy kontuzję, której nabawił się w meczu ze Szwecją. Jego koledzy tymczasem na Stadio Guido Tehil wjechali z bramą. A nawet dwiema. Druga minuta Gabriele Moncini po asyście Fariasa daje prowadzenie gościom i ten sam zawodnik w 18 minucie podwyższa na 2-0, a tym razem asystuje Acampora. Piąty i szósty gol Monciniego w tym sezonie. Trzeciego gola dokłada Diego Farias i już wiadomo, że chyba jest po meczu. Farias podwyższa jeszcze na 4-0 w 72 minucie, a gospodarze ocierają łzy golem Gavazziego. Pordenone na 3 kolejki przed końcem ma 11 punktów do miejsca barażowego, co oznacza, że po tej porażce oficjalnie spada do Serie C. Mecz z Pals Crotone. Patryk Peda przesiedział niestety na ławce rezerwowych. Już w 7 minucie Dawid Śnieg dał prowadzenie gościom po znakomitym zagraniu Marrasa. Spal ratuje od porażki bramkarz Dembatian i gol Rossiego w 86 minucie. Crotone nadal brakuje 6 punktów, by wydostać się ze strefy spadkowej. Spal pozostaje na 15. ostatnim bezpiecznym w tabeli miejscu. Ale muszą być czujni, bo 16. w tabeli Alessandry nie brakuje determinacji. W meczu na wyjeździe z 10. Cittadellą już do przerwy prowadziła po 2 golach Corazzy i prowadzenia nie oddała już do końca, mimo czerwonej kartki w 34. minucie dla Matiello i gola kontaktowego Mazzocco z 81. minuty tego spotkania. Dzięki tej wygranej Alessandry od utrzymania dzielą 3 punkty, a Cittadella na 3 mecze przed końcem ma 7 oczek straty do 8. miejsca, dającego jeszcze udział w barażach. W podobnej sytuacji jest Parma Adriana Benedyczaka, który niestety, podobnie jak Kamil Glik, z uwagi na kontuzję, pauzował w tej kolejce. Jego zespół prowadził z 7 w tabeli Ascoli po bramce Gorana Pandewa, ale tylko kilkadziesiąt sekund, bo VAR złapał Vasqueza na zagraniu ręką, a chwilę później po strzale Salviego piłkę nad obrońcami Parmy sprytnie przerzucił Belushi, zaś Bidaoui, widząc cień szansy, huknął jak z armaty i Martin Turk bezradny. Tego prowadzenia goście już do końca nie oddali i Parma traci jakiekolwiek szanse na czołową ósemkę. Pisa z 4 ostatnich spotkań wygrała tylko jedno i z drugiego miejsca spadła na 6. Como nie gra już w tym sezonie zupełnie o nic. 7 minuta, Puszkarz daje prowadzenie Pizie, ale grające bez presji Como wyrównuje w 63 minucie meczu po bramce Glioziego. Nie wiadomo, jakby się ten mecz ułożył, gdyby nie ten faul na Birindellim, po którym rzut karny na bramkę zamienia Torre Grossa. Kropkę na D stawia w 70 minucie Puszkarz i ekipa z miasta Krzywej Wieży nadal liczy się w walce o bezpośredni awans do Serie A. A to stadio Giovanni Zini, gdzie Cremonese, trzecie w tabeli, podejmuje 17. Cosenzę. Już w drugiej minucie ogromna niespodzianka, bo Larry Vey daje gościom prowadzenie. Sensacyjne otwarcie, ale po kwadransie Gaetano wyrównuje sprytnym strzałem. A to 34. minuta, ten sam zawodnik tańczy w polu karnym Cosenzę jak Elvis Presley i zdobywa swoją 7. bramkę w tym sezonie. Mecz odkręcony dla gospodarzy, a Cosenzie już do końca pierwszej połowy kręciło się w głowie po tej akcji Gaetano, czego efektem nieporozumienie Weissa Nena z bramkarzem Matosewiczem i samobójczy gol na 3-1. Ten wynik oznacza, że Cremonese może wrócić na fotel lidera Serie B po tej kolejce. Może, ale wszystko zależy
od wyniku trzeciej w tabeli Moncy, grającej z piątą Brescią. Monza, jeśli wygra ten mecz, będzie liderem po 35 kolejkach. Brescia nadal jest w gronie drużyn, które mają szansę na awans bezpośrednio z pierwszego lub drugiego miejsca. W składzie Bresci mamy Filipa Jagiełło. Ten mecz zaczął na ławce rezerwowych, ale no właśnie, zobaczmy. Filip Jagiełło zaczyna na ławce rezerwowych, ale spokojnie, spokojnie, pojawi się w drugiej połowie. Mecz zaczyna się od kontrowersji, bo Ciuria jest przytrzymywany i pada w polu karnym. Sędzia uznaje, że jednak przewrócił się sam i karnego nie ma. Pierwsza połowa to głównie popisy bramkarzy. Jesse Juronena w bramce Bresci i Di Gregorio w bramce Moncy. Było też troszkę sztuczek znanych z FIFA, ale nie było bramek. Po przerwie na boisku pojawia się reprezentant Gwinei Równikowej Jose Mahin i odpala taką petardę, że aż trzeba sprawdzić w kalendarzu, czy to przypadkiem nie jest Sylwester. Bramka kolejki bezdyskusyjnie. Monza prowadzi 1-0 i w tym momencie, to znaczy w 49 minucie tego meczu, jest liderem tabeli. Filip Jagiełło melduje się na boisku w 77 minucie i już 4 minuty później znakomicie pokazuje się do gry na lewej stronie, zagrywa do Tramoniego, ten w okolice 11 metra przed bramkę, a tam zupełnie niepilnowany Dimitri Bisoli i kapitan Bresci pakuje piłkę do siatki. Bardzo ważna w tej sytuacji praca, jaką wykonał Filip Jagiełło, podanie do Tramoniego było tutaj absolutnie kluczowe. W końcówce okazję miał jeszcze Bajić, ale znakomicie Di Gregorio w bramce. A ten remis oznacza, że Biancorossi, czyli Monza, jednak liderem po tej kolejce nie będą. Mam wrażenie, że Filip Jagiełło nie jest ulubieńcem trenera Corigniego. Za jego kadencji do tej pory zagrał w sumie tylko 42 minuty. Kiedy Pippo Inzaghi był trenerem Bresci, Polak regularnie dostawał szansę w pierwszym składzie, a kiedy nawet wchodził z ławki rezerwowych, to dostawał o wiele więcej niż 10, 15 czy 18 minut. Miejmy nadzieję, że były gracz Zagłębia Lubin w kolejnych meczach nieco zyska w oczach trenera i będziemy go częściej widywać na boiskach, bo jak widać po tym wejściu w meczu z Moncą ma nie lada umiejętności były młodzieżowy reprezentant Polski. Tymczasem nam zostało ostatnie spotkanie z udziałem Polaka. Łukasz Teodorczyk i Vicenza walczą o utrzymanie. Jak ta walka wyglądała i jaki udział miał w niej polski napastnik? Zapraszam na ten skrót. Łukasz Teodorczyk zaczyna to spotkanie na ławce rezerwowych, a jego koledzy już w drugiej minucie obejmują prowadzenie po akcji Zonty, który znakomicie obsłużył Dalmonte. Gospodarze mają jeszcze kolejne okazje w pierwszym kwadransie, ale brakuje chłodnej głowy. Drugi gol w końcu pada, ale dopiero w 17 minucie, w dodatku dla Perugii, bo chłodnej głowy zdecydowanie po tym dośrodkowaniu nie zabrakło Marcosowi Curado. Z minuty na minutę Vicenza coraz bardziej elektryczna, tutaj katastrofalne zachowanie De Maio i Continiego, po którym do siatki trafia De Luca, ale gospodarzy uratował VAR. Widać, że bramkarz Contini ucierpiał w starciu z De Lucą i sędzia uznał, że był faulowany. Żadnych wątpliwości nie było za to przy bramce Giacomo Serge. Z 57 minuty meczu i Vicenza trwoni szybko zdobyte prowadzenie. Trener Baldini w 61 minucie meczu stawia na Łukasza Teodorczyka. W samej końcówce Polak ma swoją okazję, ale przegrywa pojedynek główkowy, a strzał De Cruza broni znakomicie bramkarz Perugii. Chwilę później jeszcze widzimy Teodorczyka nabiegającego na dalszy słupek przy tym dośrodkowaniu, no ale było ono bardzo niedokładne. Zespół Łukasza Teodorczyka nie ma już szans na zajęcie 15 miejsca w tabeli gwarantującego utrzymanie. Będą do końca walczyć o 17 pozycję, która daje jeszcze nadzieję, by utrzymać się przy pomocy barażu. Trzymamy zatem kciuki za Łukasza i jego Vicence, a tymczasem zobaczmy, jak wygląda tabela Serie B na 3 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego. Cremonese wraca na fotel lidera, ale różnica między pierwszym a piątym miejscem wynosi zaledwie 3 punkty. Do końca sezonu zasadniczego pozostały 3 mecze. Już wiemy, że Pordenone nie ma szans na utrzymanie. Z Polaków w tej kolejce najlepiej wypadli gracze Reginy, Thiago Cionek 90 minut i na 0 z tyłu. Tomasz Kupisz od pierwszej minuty, no i spory udział przy bramce na wagę 3 punktów, w dodatku z liderem. Następna kolejka w całości w poniedziałek 25 kwietnia z najciekawszych spotkań. Drugie w tabeli Lecce gra z piątą Pizą, ósme Frosinone z trzecią Moncą, a w meczu Bresci ze Spal być może zobaczymy pojedynek Filipa Jagiełły z Patrykiem Pedą. Oczywiście zapraszam na platformę sportice.pl i na naszą aplikację mobilną, gdzie znajdziecie najciekawsze mecze włoskiej Serie B na żywo i z polskim komentarzem. Oprócz tego w ofercie Druga Liga Polska, także jest co oglądać. A na dzisiaj to tyle w magazynie Polskie Serie B. Przygotował go dla Was i poprowadził Michał Czerniak, więc zostawcie mu, czyli mnie, łapkę w górę i do usłyszenia w następnym odcinku.